Cześć, witam i zapraszam Was na sylwestrowe szósy w Szczyrk Mountain Resort. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na początek troszkę może o tym, jak to tu wygląda, jak chodzi o warunki. Dzisiaj wystartowała w Szczyrku trasa numer 1, czerwona, która miała tutaj troszeczkę w tego Sylwestra, gdzie wiadomo będzie więcej ludzi na wieczornej jeździe, jednak spowodować, że warunki będą dłużej dobre. Została ona otwarta dzisiaj rano. Od rana była czynna i ludzie ją rozjeździli, to jest normalne. I tak samo trasa numer 3, jak i trasa numer 1, powodują, że w Szczyrku mamy 5 km tras czynnych w nocy, na jeździe nocnej. I teraz posłuchajcie. Trasa czerwona, która została otwarta, dzisiaj, nie została przed jazdą nocną, bo to jest jazdą właściwie sylwestrową, nie została przeratrakowana. Mamy trasę tylko trójkę niebieską przeratrakowaną, a trasa czerwona jest tak jak została pozostawiona w nocy. Trasa numer 3 jest przygotowana moim zdaniem dobrze przez te 2 godziny, jak na to, że mamy odwilż od kilku dni, plusową temperaturę. Na Sylwestrze jest naprawdę ok. Na początek, zobaczymy później. Ja sobie jadę teraz właśnie tym wariantem, zobaczymy potem jak wyjadę do góry, przejadę sobie na wariant czerwony, żebyście wiedzieli jak to tam wygląda. Tutaj zaczynam właśnie od tych informacji stricte narciarskich, no bo temat jednak, mój kanał jest bardziej, ten content jest bardziej narciarski. Natomiast później przejdę do tego, co dzisiaj wszystkich narciarzy interesuje. Narciarzy, no tych, te osoby, które chcą się dowiedzieć, jak wygląda Sylwester w Szczyrku. No śniegu nie jest za dużo, mamy tutaj na tej trasie 70 cm, co powoduje, że jest sporo, tak się wydaje, ale spójrzcie za mną, jak to tu wygląda. Te 70 cm to chyba jest w takich najbardziej punktach, w miejscach, w których faktycznie jest najwięcej śniegu. Miejscami widać, że tego śniegu jest naprawdę niewiele, no ale i tak nie ma tragedii.
Dojechałem do tutaj końca wariantu czerwonego, trasy numer 1. Ciekawi mnie, jak tu wygląda rozwiązanie, jak chodzi o tutaj tę drogę. Nie wiem, czy dobrze pokazałem, ale aż specjalnie sobie podjadę. Zobaczcie. Już wiem. Po prostu w momencie, gdy się pojawia droga, mamy znak, gdzie należy po prostu wypiąć narty i przejść przez drogę. Niektórzy widać, że próbowali tam po prostu ten kawałek przejeżdżać. No szkoda nart, ale szczerze mówiąc zaskakujące jest to rozwiązanie, bo no, z tą drogą jest, wiąże się kwestia taka dość kontrowersyjna, jak chodzi o to, jak to ma wyglądać przejazd. No bo jest droga, jest trasa narciarska. Często w takich miejscach po prostu, na przykład wiem, jak to jest w Zawoi. W Zawoi było, przynajmniej tak kiedyś, że przez stok prowadzi droga w Zawoi na przykład. I teraz tam zawsze było tak, że firma, która tam problem polegał na tym, że ludzie mieszkający po drugiej stronie drogi nie mieli jak zjechać na dół do dolnej stacji. I teraz ośrodek narciarski w Zawoi płacił przez zimę zawsze odszkodowania, jak nie mogli ci właściciele tam zjechać na dół sobie. No a teraz po jakimś czasie, no długim czasie, wielu lat, została wybudowana droga do tych miejsc i dlatego teraz już tą drogę normalnie można zasypywać, nie ma tego problemu co tutaj. Kiedyś tutaj była w szczyrku usypana taka kładka, gdzie postawiona taka kładka, można było przejeżdżać nad tą drogą, to było moim zdaniem fajne rozwiązanie, no ale widocznie w tym roku się tak zrobić nie dało. No dobra, jestem tutaj na rozdrożu dwóch tras. W tym momencie wam pokażę, jak wyglądały warunki na trasie czerwonej. Zobaczcie sobie mój przejazd po tej nieprzeratrakowanej trasie. Czas na troszeczkę wyjaśnień. Otóż, no niestety, miało być pięknie. Plany były bardzo ambitne, bardzo realne w mojej ocenie. No ale wszystko się zmienia przez pandemię. Jak chodzi o intensywność publikowania filmów na kanale. Otóż ja miałem być już w tym momencie, teraz dzisiaj mamy Sylwestra, prawda? Święta miałem objeździć cały Wiśniański Ski Pass, wszystko co było czynne, było 9 czy tam 10 ośrodków czynnych i to miały być teraz publikowane treści. Niestety mnie na święta dopadło to, co dopadło wszystkich nas, każdego
mniej lub bardziej, ale jednak każdego z nas to dotyczyło, dotyczy, czyli no niestety COVID na święta mnie dopadł i nie mogłem nic nagrywać. Nie będę tutaj wchodził w kwestię, czy ta choroba jest, czy tego nie ma. Wyjaśnienie proste, krótkie. No. Tu będzie troszkę głośno, ale pokażę wam, co się dzieje na dole. Opowiedzmy troszkę o Sylwestrze. Warunki na trasach są ciężkie, ponieważ jest mokro, była odwilż niestety, taka prawda, ale jest pozytywna atmosfera na stoku. Mimo że ludzi było sporo, zwłaszcza w tej pierwszej części, kiedy od 18 powiedzmy do 21 było naprawdę więcej ludzi, kolejka była do wyciągu powiedzmy taka do 10 minut. Teraz już praktycznie jest zerowa kolejka do wyciągu. Ja przed chwilą podjechałem, było kompletnie pusto. Tak to wygląda w tym momencie. No dobra, ja sobie zjeżdżam po raz kolejny, ale czas troszkę opowiedzieć o tym, jak tutaj Sylwester w Szczyrku wygląda, jak to jest zorganizowane. Program, cena takiego szusowania sylwestrowego. Oj. Jeżeli macie kartę GoPass, zaczniemy od cen, bo ceny są najważniejsze. Ale tam jest ładny widok, może tak zrobię. O, chyba będzie ładniej widać. Jak to wygląda sylwestrowe szusowanie, jak chodzi o ceny? Jeżeli zakupiliście sobie karnet do 10 grudnia, i to nie jest tak, że zakupiliście karnet, żeby kupić do 10 grudnia, przepraszam, jeszcze troszeczkę mnie choroba trzyma, później opowiem jaka, ale mam nadzieję, że nie utrudni mi to za bardzo przekazywaniu wam informacji. Jeżeli zakupiliście sobie takie sylwestrowe szusy do 10 grudnia, z tym, że musieliście to zrobić przez kartę GoPass. Tylko jeżeli mieliście kartę GoPass, mogliście to zrobić do 10 grudnia za 139 zł. Następnie do 30 grudnia cena ta wynosiła za karnet dokładnie 159 zł. Natomiast jeżeli kupiliście karnet sobie już wczoraj lub dzisiaj, to musieliście za karnet dać 199 zł, z tym, że teraz już mogliście sobie kupić ten karnet bezpośrednio w kasie, 199 zł. I co w tym mamy? W tym mamy od godziny 18, od godziny 18 mamy do dyspozycji tak, jazdę aż do godziny 0:30 wzdłuż gondoli, na trasach tutaj Szczyrk Mountain Resort, to jest 5 km tras, 5 km tras, co daje w sumie, można powiedzieć, najwięcej tutaj w okolicy, przepraszam. Najwięcej tutaj w okolicy. Co jeszcze? Do tego macie możliwość, o 20 macie pokaz sztucznych ogni i o północy możecie sobie z hali Strzyczeńskiej z 1000 metrów oglądać tutaj zabawę sylwestrową. Tak to wygląda. A teraz wam pokażę taki pokaz ogni zaprezentowany przez tutaj zespół, który Szczyrk Mountain Resort zaprosił na Sylwestra. Oczywiście mamy tutaj DJ-a, wszystko teraz sobie zobaczcie. Taki dłuższy wam dam fragment, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to tu wygląda na dole. Zabawa i wszystko. Thank you.
9, 8, 7.